Identyfikator podmiotu SCP-096. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Podmiot przechowywany jest w celi, hermetycznym sześcianie ze stali o ścianie szerokości 5 metrów. Obowiązkiem jest cotygodniowe sprawdzanie przechowalni pod kątem znalezienia wszelkich pęknięć i dziur. W celi SCP-096 nie może znajdować się żadne urządzenie nagrywające. Ochrona używać będzie uprzednio zainstalowanych czujników zmian ciśnienia i detektorów laserowych, by upewniać się, że SCP-096 ciągle znajduje się w celi. Nie wolno wykonywać żadnych zdjęć, materiałów filmowych ani audio dotyczących SCP-096 bez uprzedniego zezwolenia od doktor i O5. Opis. SCP-096 to humanoid, mierzący około 2,38 metra. Podmiot nie posiada znacznej masy mięśniowej. Wstępna analiza wskazuje na ciężkie niedożywienie. Ramiona podmiotu nie odpowiadają proporcjonalnie reszcie ciała obiektu. Każda z rąk mierzy około 1,5 metra długości. Skóra pozbawiona jest pigmentu. Nie stwierdzono owłosienia. Żuchwa SCP-096 może się opuścić, tworząc w rezultacie otwór gębowy, 4-krotnie większy od normy ludzkiej. Inne szczegóły twarzowe odpowiadają prawidłom ludzkim, jednakże oczy są również pozbawione pigmentu. Nie jesteśmy w stanie obecnie stwierdzić, czy SCP-096 jest ślepy, czy nie. SCP-096 nie wykazuje obecności wyższych funkcji mózgowych. Obecnie jest traktowany jako obiekt nierozumny. Normalnie SCP-096 jest niezwykle łagodny. Czujniki zmiany ciśnienia wewnątrz celi wskazują na to, że obiekt większość dnia spędza na powolnym i regularnym spacerowaniu wzdłuż wschodniej ściany przechowalni. Jednakże, jeżeli ktoś spojrzy na twarz SCP-096, niezależnie od tego czy bezpośrednio, czy nagranie wideo, czy na zdjęcie, podmiot wejdzie w stan silnej męki emocjonalnej. SCP-096 zakryje twarz swoimi dłońmi i zacznie krzyczeć, płakać oraz bełkotać niespójne wyrażenia. W czasie około 1 do 2 minut od pierwszego obejrzenia twarzy obiektu SCP-096 zacznie biec w kierunku osoby, która ujrzała jego twarz. Od tej chwili nazywany będzie SCP-096-1. Udokumentowane prędkości wskazują na wartości od 35 km na godzinę do km na godzinę i znają się uzależnione od odległości podmiotu od SCP-096-1. W tej chwili nie znamy możliwości ani materiału, który byłby w stanie zatrzymać ruch SCP-096. Najprawdopodobniej właściwa pozycja SCP-096-1 nie wpływa na reakcję SCP-096. Podmiot zdaje się posiadać wrodzoną zdolność znajdywania SCP-096-1. Notatka. Ta reakcja nie nastąpi, jeżeli obserwator obejrzy artystyczne przedstawienie podmiotu. Szczegóły w dokumencie 096-1. Po dotarciu obiektu do miejsca przebywania SCP-096-1 podmiot zabije i SCP-096-1. Po żadnym takim zgonie nie odnaleziono szczątków SCP-096-1. SCP-096 usiądzie wtedy na kilka minut i chwilę po uspokojeniu się ponownie stanie się nadzwyczajnie łagodny. Następnie spróbuje powrócić do swojego naturalnego habitatu, czyli... Z powodu możliwej masowej reakcji łańcuchowej, włączając w to dekonspirację fundacji i masowe zgony cywilów, odzyskanie obiektu musi być traktowane jako najwyższy priorytet. Doktor utworzył również petycję celem natychmiastowego zneutralizowania SCP-096. Szczegóły w przesłuchaniu do 096-1. Rozkaz został rozpatrzony pozytywnie i zostanie wykonany przez doktor dnia. Szczegóły w incydencie 096-1A. Audiolog z przesłuchania 096-1. Przesłuchujący dr. Przesłuchiwany kapitan w stanie spoczynku. Były dowódca zespołu odzyskującego Zulu 9A. Incydent podczas odzyskiwania 096-1A. Do dupy, kiedy przydzielają ci zadanie odzyskania. Nie masz pojęcia, czym ta zaraza jest, tyle co technik zdoła zdobyć jakieś informacje. A jak powiedzą ci, o co tak naprawdę chodzi, to jesteś szczęściarzem. Powiedzieli nam, torba na łeb i z powrotem. Ale nie wspomnieli do chuja, że mamy na to cholerstwo nie patrzeć. Czy mógłbyś opisać tę misję? Da, wybacz. Mieliśmy 2 śmigłowce. Jeden z moją drużyną i drugi z asystą Zulu 9B i doktor. Spostrzegliśmy cel jakieś 2 kliki na północ od naszej ścieżki patrolowej. Raczej nie był zwrócony w naszą stronę, bo wtedy by nas załatwił na miejscu. W swoim raporcie stwierdziłeś, że SCP-096 nie reagował na zimno. To było minus 100 stopni Celsjusza. Właściwie to było minus... I tak, dziwactwo było rozebrane do rosołu i nawet nie trzęsło się z zimna. Mniejsza o to. Wylądowaliśmy, zbliżyliśmy się do celu, a kapral przygotował się do złapania obiektu. Wtedy zadzwonił doktor. Odszedłem na bok, żeby z nim porozmawiać i w ten sposób uratowałem swoje dupsko. Cel pewnie się obrócił do tyłu, a cała moja formacja ujrzała jego twarz. Wtedy SCP-096 wszedł we wstrząśnięty stan emocjonalny. Ta. Przepraszam. Poczułem się nieswojo. W porządku. Więc... nie ujrzałem twarzy tego czegoś. Moja formacja to zrobiła i zapłacili za to swoimi tyłkami. Czy mógłbyś się bardziej zagłębić w szczegóły? Ta. Zaczęło na nas krzyczeć i płakać. Nie brzmiało jak jakieś zwierzę, tylko jak człowiek. Naprawdę, kurwa. Popieprzone. Otworzyliśmy do niego ogień, kiedy podniósł kaprala i wyrwał mu nogę. Na Boga. Krzyczał, prosił o pomoc. Ach. Wyjebaliśmy w cel mnóstwo amunicji. Bez ustanku waliliśmy w niego, a tu nic. W końcu zaczęło go... Wtedy rozkazałeś użyć wyrzutni... AT4HEDT. Dział przeciwpancerne. Targaliśmy je ze sobą, odkąd SCP dał nogę. Rozrywało czołgi jak stroj taśmy. Tak samo walnęliśmy w obiekt. Czy SCP-096 odniósł ciężkie obrażenia? Nawet się kurwa nie zachwiał. Nadal rozpierdało mój zespół, mając połowę torsu. Jednakże podmiot odniósł jakieś obrażenia? Jeżeli tak, to dobrze to ukrywał. Powiedziałbym, że stracił wszystkie organy wewnętrzne, całą krew, ale zdawał się tego nie dostrzegać. Kości nadal trzymały się razem i kontynuował rozpieprzanie mojej formacji. W takim razie właściwie nie wyrządziliście żadnych obrażeń strukturalnych. Możesz oszacować liczbę wystrzelonych nabojów? Dolną granicę? 1000. Nasz szturmowiec nie spuszczał palca ze swojego GAU 19 przez jakieś 20 sekund. 20 pierdolonych sekund. To daje jakieś 600 nabojów kalibru 50 wpompowanych w to cholerstwo. Równie dobry efekt dałoby oplucie. Wtedy doleciała Zulu 9B. Ta. A moja drużyna była rozpieprzona. Zulu 9B zdołała pozyskać to cholerstwo. On po prostu usiadł. Wsadziliśmy go do helikoptera i przywlekliśmy go tutaj. Nie mam pojęcia, jak to się stało, że nie ujrzałem jego twarzy. Może Bóg, albo Budda, albo coś zdecydowało, że będę nadal żył. Zdobyliśmy artystyczne przedstawienie twarzy SCP-096. Chciałbyś rzucić na to okiem? Wiesz co? Po usłyszeniu krzyków tego czegoś i moich ludzi, nie chcę mieć twarzy, do której będę w stanie to przypasować. Nie. Po prostu nie. W porządku. To by było na tyle. Dziękuję, kapitanie. Oficjalnie wzywam do terminacji SCP-096 tak szybko, jak będzie to możliwe. Dokumentacja 096-1. Eksperyment 096-1. Eksperyment 096-1 przeprowadzany jest pod nadzorem doktora Dana. Jego cel stanowi przetestowanie zdolności SCP-096 i określenie fizycznych właściwości podmiotu. D-9031 to 30-letni, skazany prawomocnie przestępca z zawodu będący tatuażystą. D-9031 umieszczono wewnątrz Batysfery 303A, którą następnie zanurzono w rowie Tonga, znajdującym się u wybrzeża Nowej Zelandii. Batysfera oddalona jest o około kilometrów od tymczasowej przechowalni SCP-096 w ośrodku. Poniższy transkrypt pochodzi z materiałów zgromadzonych za pomocą kamer bezpieczeństwa zamontowanych w Batysferze 303A. Rozmowa przeprowadzana jest między D-9031 a doktorem Danem, znajdującym się w pomieszczeniu kontrolnym w Nowej Zelandii. Batysfera 303A osiąga maksymalną głębokość 10 800 metrów. Zatrzymało się. Co teraz? Dobrze się czujesz? Brak mdłości i podobnych symptomów? Uszy mnie bolą. A, to normalne. I całkowicie oczekiwane. Teraz po twojej lewej powinien znajdować się metalowy pojemnik. Otwórz go. Wewnątrz znajdziesz papierowy skoroszyc zawierający kilka fotografii. Otwórz go i opisz pierwszą, proszę. Nic. Pusta cela. Dziękuję. Odłóż teraz fotografię do pojemnika po twojej prawej, tak by jej odwrót był skierowany w twoją stronę, a następnie opisz kolejne zdjęcie. To sama cela, ale jest w niej stopa. Tak mi się przynajmniej zdaje. Proszę, opisz ją dokładniej. Jest blada i koścista. Trochę niepokojąca, jeżeli mam być szczery. Odłóż tę fotografię do pojemnika jak poprzednią i opisz kolejną. Okej. O kurwa. Opisz fotografię. Jest na niej... nie wiem, jakiś zajebiście straszny typek. Opisz proszę fotografię. Cholera, człowieku, jest blady, ma białe oczy i coś pojebanego odpierdala się z jego ustami. Co to do cholery jest? W tym momencie o godzinie w przybliżeniu 13:32 czasu standardowego dr Dan i kontrola eksperymentu zostają powiadomieni, że SCP-096 uszkodził swoją przechowalnię. Z najszybszej drogi prowadzącej do SCP-096-1 usunięto ludność cywilną i wszelkie mogące rejestrować obraz urządzenia. Sam podmiot zaś zaczęto śledzić drogą satelitarną za pomocą obroży śledzącej. Po twojej prawej powinien znajdować się jeszcze jeden metalowy pojemnik. Otwórz go. Notes i ołówek. Tak. Proszę, naszkicuj fotografię, którą opisywałeś. SCP-096-1 mamrocze z niezadowoleniem i spędza kolejne 20 minut na szkicowaniu. W momencie, gdy szkicowanie dobiega końca, SCP-096 znajduje się w odległości kilometrów od SCP-096-1. Skończyłem. Dobrze. Umieść szkic w pojemniku transportowym po twojej lewej i zamknij wieko. SCP-096-1 wykonuje polecenie. Następnie szkic opuszcza Batysferę 303A w pojemniku wypornościowym. Pozostałe fotografie zostają spopielone przez znajdującą się w wyposażeniu Batysfery spalarkę. Co teraz? Czekaj. Mija 40 minut. Po ich upływie SCP-096 znajduje się w tej samej pozycji co SCP-096-1 i rozpoczyna nurkowanie. Pochodzący z obroży śledzącej sygnał znika na głębokości 9339 metrów, kiedy ciśnienie przekracza wytrzymałość operacyjną urządzenia. Kamera ukazuje lekko trzęsącą się batysferę. Wnioskując po reakcji SCP-096-1, SCP-096 dotarł do batysfery i jest widoczny przez okienko. Ja pierdolę! Kurwa! Co to jest za chuja? Nagranie kończy się w momencie, kiedy Batysfera 303A zostaje uszkodzona. Ponownego, przebiegającego bez incydentów pozyskania i wyciągnięcia na powierzchnię SCP-096 dokonuje formacja Foxtrot 303A. Przedstawiający podmiot szkic również zostaje odzyskany. Potwierdzono, iż SCP-096 nie podjął wobec rysunku żadnych wrogich działań. Szkic zostaje wysłany do kontroli eksperymentu w Nowej Zelandii, SCP-096 zaś permanentnie zabezpieczony.